Witamy i zapraszamy. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Zawodnicy wychodzą na murawę. Za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Rozpoczęli. Mam nadzieję, że to będzie dobry spektakl. Guarín. Rodríguez. Może być groźnie. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Georgiev. Iwan Stojanow. Georgiev. Świetnie zagrał. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Dobrze, ładnie odebrał. Szaleńczy atakuje obrońca. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Iliew. Manolew. Milanow. Iwan Stojanow. Martin Petrow. Georgiev. Milanow. Stylian Petrow. Georgiev. Iliev. Iwan Stojanow. Tracą piłkę. Będziemy mieli wrzut z autu. Ależ podanie. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. Ma szansę na dośrodkowanie. I dobre przejęcie dośrodkowania. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Jepes. Guarín. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Bardzo dobre podanie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Milanow. Georgiev. Stylian Petrow. Iwan Stojanow. Rzeczywiście dobre podanie. No, ucieka obrońcy. Dośrodkowuje. To podanie przejęte przez obronę. Dobre przejęcie przez obronę.
niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. Georgijew. Stylian Petrow. Dobre odebranie piłki bez fału. Guarín. Stylian Petrow. Georgijew. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany, spalony. Stuprocentowa okazja. Jest! Znakomicie! Piękna bramka strzelona przez kapitana. Trener wie, że wybrał właściwego człowieka do właściwej roli. Było przecież tam kilku graczy obok niego. Świetnie sobie jednak z nimi poradził. Iwan Stojanow. Georgijew. No, dobra okazja będzie. Grę wznowią rywale. Sędzia odpizdał spalonego. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. No i zaczęło się drugie 45 minut. Georgijew. Doskonale zagrał. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Berea. Zespół traci piłkę. Stylian Petrow. Martin Petrow. Georgijew. Przekazał piłkę partnerowi. Rzut rożny. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Strata i przy piłce rywale. Milanow. Martin Petrow. Georgijew. Pięknie dograł. Z tego podania może być bramka. Gol i wyrównują. No proszę, mamy powtórkę. Kto by się spodziewał, że wyrównają? Tak, zbyt wcześnie myśleli, że mają zwycięstwo w kieszeni. Tymczasem tracą bramkę, ależ rozwija się nam ten mecz. Broni! Piłka wychodzi w pole. Mamy centrę. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Ryzykownie, ale udanie. Jak to rozegrają? Brawo! Ta bramka daje im prowadzenie.
nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Georgijew. Iwan Stojanow. Georgijew. Martin Petrov. Podał ją. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. A obrońca nie potrafił zatrzymać rozpędzonego Petrova. Dobrze dograł. Znakomicie ze skrzydła. Uderzył, ale prosto w rywala. No, dotknięcie piłki ręką sędzia przerywa grę. Ależ uderzenie! Poprzeczka! Znakomita interwencja! Brawo, brawo, brawo! Był faul i rzut wolny. Stylian Petrov. Zdążył w ostatniej chwili. Garcia. Hiszpańska piłka w polu karnym. O, la, la, jaka bramka! Georgijew. Iwan Stojanow. Ilijew. Piłkę przejmują rywale. Garcia imponuje formą, skutecznością, zachwyca. Mocny punkt zespołu. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Mocne uderzenie głową. Ach, minimalnie trafił, świetnie wyszedł w górę, trafił w piłkę, ale chyba niezbyt dokładnie. Obrońcy muszą go dokładniej kryć w takich sytuacjach. Nie mogą liczyć na to, że następnym razem się nie uda. Zmiany w obu drużynach. Genkow. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Garcia. Rodriguez. Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Arbiter sygnalizuje, że wznowią grę od własnej bramki. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Wspaniale przechwycił. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Iwan Stojanow. Podaje z powrotem. Ależ dał się ograć. Mecz właśnie się zakończył.